nowej wersji uporobionej. Tutaj kolejny element za skalę oświatową. Brawa, bierze brawa! Proszę Państwa, ekipa Solnik, który jest tutaj jako tabor napędzający tę naszą drużynę, właśnie przyjechali. A zbliża się, proszę Państwa, już zbliża się nasza kultowa kiwajka. Machajka, czyli dezodoręczna DR001. Nasz tabor ręczny, który każdy z nas może się przyjechać, gdzie będzie miał okazję. Ale już za chwilkę, proszę Państwa, nasi goście do Rosina. Brawo na gości do Rosina, unikalny pojazd torowy, rowerowy. Brawo! Proszę Państwa, przyjechali do nas daleka, tym bardziej dojeżdżą się szacunek. Konstruowali pojazd bardzo wygodny, jak widać, i bardzo nowoczesnej konstrukcji. A tutaj ten wręcz przeciwnego. Rok produkcji 59. DL, proszę Państwa, unikalny, no, już też bardzo rzadko spotkany unikat. Zabytkowa rezyna inspekcyjna, pięć bardzo popularna. Silnik od SCR-ki, proszę Państwa, lekka konstrukcja, kiedyś służyła do tak naprawdę obsługi torów kolejowych, żyły w kilkaset, zostały dosłownie kilka. To jest oryginalna rezyna typu DL, jedna z ostatnich, to jest prawdziwy zabytek. Jak widać, ciągle na chodzie, ciągle w ruchu. Proszę Państwa, a zbliża się nasz kultowy skład, ciągnięty przez Malucha Żynę, czyli utorowionego Malucha. Proszę Państwa, a za nim dwa wagoniki, czyli nasz podstawowy tabor. W zestawie, proszę Państwa, połączony. Dwa wagoniki, a na końcu nasz pierwszy pojazd, historycznie pierwszy pojazd SPKD, czyli tak zwany PYK. Równy silnikiem od świata 650, proszę Państwa, piasy nasze 6,2, czyli opowiedzmy 650 metrów. Napędza ten wielki skład. Powiem, proszę Państwa, dołożyć już za chwileczkę do stacji. Rumieńcy, proszę Państwa. I tym składem już za chwileczkę będziemy ruszali, tak jak wspomniałem, proszę Państwa. Proszę zajmować miejsca, już można tu zajmować miejsca. Za chwilkę konduktor przyjdzie z biletami. Sławek. Proszę Państwa, pierwszy pociąg pojechał, już za chwileczkę pojedzie drugi w kierunku na Kożybie. Jutro z której macie 15? O 15. Też o 15. Trochę mi tak samo. Siadają.